507-964-253, 507-964-253, nic się nie zmieniło, telefon się nie zmienił. Ja też jestem w tej gawrze i z tej gawry Państwa witam serdecznie jako człowiek poddany tak zwanej samoizolacji. Mili moi drodzy, szanowni, dzisiaj pan premier powiedział coś takiego, co chciałbym też Państwu przekazać, bo dzisiaj pan premier Morawiecki mówił o bardzo ważnym priorytecie rządu. Zmniejszenie liczby wypadków, ofiar wypadków, to jest jeden z najważniejszych priorytetów rządu, tak powiedział pan premier. Chcemy, żeby polskie drogi były coraz bardziej komfortowe, ale też przede wszystkim coraz bardziej bezpieczne. Temu podporządkowany jest nasz program bezpiecznych dróg. Program, który odnosi się do przebudowy skrzyżowań dróg krajowych, do budowy oświetleń, doświetleń, skonstruowany w taki sposób według najlepszych zbadanych kryteriów, które mają służyć po prostu ochronie życia, zdrowia uczestników ruchu drogowego. Prawie 50% wypadków tragicznych to wypadki z osobami z udziałem osób niechronionych, pieszych, rowerzystów, osób poruszających się na hulajnodze, na rolkach. I tutaj w szczególny sposób doświetlenie skrzyżowań, przebudowa niektórych skrzyżowań jest właśnie tak ważna, aby zmniejszyć ryzyka związane z tragicznymi wypadkami. Będziemy oświetlali i doświetlali przejścia drogowe, oddzielali tam, gdzie jest to możliwe, ruch pieszych od ruchu pojazdów. Będziemy poprawiali widoczność na skrzyżowaniach i redukowali liczbę punktów kolizyjnych na jezdniach, tak zapowiadał dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki. Ja, proszę państwa, znalazłem film w sieci. Znalazłem dzisiaj taki film w sieci, który jest naprawdę przerażający. Ja go za chwilę Państwu pokażę, uwaga telekino, ale chciałem przestrzec tych wszystkich, którzy mają nieco słabsze nerwy, żeby może jednak rozważyli, czy warto oglądać. To się skończyło dobrze, ale to jest przykład absolutnego cudu, że to się tak właśnie skończyło. Czy tam by cokolwiek zmieniło doświetlenie tego przejścia, oświetlenie? Chyba nie. Ale może niech Państwo sami sobie odpowiedzą na to pytanie. Z tym, że jeszcze raz uprzedzam. To nie jest kino dla ludzi o słabych nerwach. Uwaga telekino, bardzo proszę. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek zmieniło w tym przypadku jakieś szczególne doświetlenie tego przejścia dla pieszych. Co zrobić z takim cymbałem, który tak jeździ? Ja wymyśliłem, żeby go oddać tej pożal się Bożej Matce, która polewała swoje dziecko zimną wodą, doprowadzając do zgonu, do śmierci tego dzieciaka. Oddać go takiej pani i niech ona się nim zajmuje. To jest tak, że ja nie wierzę, dlatego nie będę Państwu o tym opowiadał. Ja nie wierzę w siłę tego typu apeli i zachowań, że ja to pokażę, po czym będę się odwoływał do sumień wszystkich kierujących, którzy to oglądali, i będę uprzejmie prosił o to, żeby zbliżając się do przejścia dla pieszych, kiedy stoi tam jakiś samochód, tak jak w tym przypadku, zachować szczególną ostrożność i tak dalej, bo to nie ma sensu. No. Jeżeli ten człowiek, który tak był uczony jazdy, tego wszystkiego nie wie, to przy pomocy takiego filmu i apelowania w telewizji przez jakiegoś tam redaktorka nic się nie zmieni. Proszę Państwa, profesor Sławomir Senckiewicz dzisiaj opublikował dosyć interesujący, ciekawy dokument, opublikował przeprowadzoną przez służby specjalne analizę deklaracji porozumienia centrum. To dla starszych dzieci nie wymaga większego tłumaczenia, co to było porozumienie centrum. I porozumienie centrum to jest takie porozumienie, w którym było rzeczywiście porozumienie, a nie jak u Gowina, i z tego porozumienia centrum wykluł się PiS. No. To dla tych z gimbazy. Więc czytamy w tej analizie opublikowanej przez profesora Senckiewicza
coś takiego. Tekst ma charakter stricte programowy. Jest to bardziej zbiór znanych już wcześniej haseł programowych Solidarności niż dokonany na bazie analizy obecnej rzeczywistości program przyspieszenia zmian. Według autorów tego raportu widać wyraźnie grę na Wałęsę jako symbol mogący być spoiwem różnorodnych niewielkich ugrupowań z wyraźnym ukłonem na prawo, a nie centrum. Analiza sygnatariuszy wskazuje na poważne rozbieżności w łonie Komitetu Obywatelskiego, którego liderów zabrakło. Starają się to wykorzystać drobne ugrupowania, przyciągając niejako do siebie osoby, czy raczej symbol Wałęsy, jak i sam Wałęsa, gdy rodzi się możliwość powstania niejako alternatywnej siły politycznej skupionej wokół jego osoby. Ja przytaczam fragmenty z tej analizy, którą dokonały służby bezpieczeństwa zaledwie 8 dni po powstaniu UOP-u, Urzędu Ochrony Państwa, 10 maja 1990 roku. Zajęli się analizą programu porozumienia Centrum. Pamiętajcie, zanim powiedzą znów, że Kozłowski, Brochwicz, Sienkiewicz, Milczanowski tworzyli apolityczne i profesjonalne służby. Znaleziono w IPN. Tak napisał profesor Sienkiewicz w komentarzu do tego opublikowanego dokumentu. Jest to coś niebywałego, no, ale co ja Państwu będę tłumaczył. Pan Andrzej z Wrocławia, kłań się Panie Andrzeju. Jeżeli to jest ten Pan Andrzej, o którym ja myślę, to to jest szef klubu, tak? Tak, tak, tak. Kłaniam się Panie Jacku serdecznie, bardzo serdecznie. I proszę Pana, mam takie szczęście, bo jak do info dzwoniłem, to się mnie pytała, co ja chcę mówić, ale to dobrze, że w mojej telewizji tego nie ma. Wolne media, to są wszystko Pan może powiedzieć. Proszę, mnie chodzi Panie Jacku, że tak, o, w zeszłym tygodniu, bo ja cały jestem zawsze słuchaczem, to już na bank. W każdym razie, panie Jacku, w zeszłym tygodniu dwóch panów, zdaje się, że jeden z zagranicy, było tak zakłopotanych naszą sytuacją na przyszłość. To znaczy, ja wiem, że ani pan, ani wpływu nie mamy na to. Żałuję bardzo jednej rzeczy, że nie mamy takiego spotkania jak zawsze, bo mamy zjazd takich klubów, których mamy możliwość rozmowy z premierem i z prezydentem i wszystkimi. I wtedy jest to super rozmowa i oni nas słuchają, bo wiedzą doskonale, jaki mamy po prostu, krótko mówiąc, wywiad. I panie Jacku, ja też jestem zaniepokojony tym, że Gowinem, bo taka jest prawda. Jeżeli my, proszę pana, nie daj Boże, przegramy te przyszłe wybory, to proszę pana, Polski nie ma. Polski nie ma. I tu jest właśnie apel do wszystkich, poprzez naszych klubowiczów, którzy robimy robotę, niesamowitą, że proszę pana, my dzisiaj mamy największych przeciwników tego rządu, to jest kasta sędziowska. I tutaj kasta sędziowska, dużo ludzi mnie mówi o tym, że mieli nadzieję, że tą kastę potrafią zlikwidować. To się nie da, po prostu nie da się. I największe nieszczęście to jest właśnie dla nas to. Ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. My dzisiaj już musimy myśleć o tym, co będzie za te 3 lata, jeżeli chodzi o wybory. Bo jak ich przegramy, to Polska po prostu będzie zlikwidowana. Będziemy sobie mogli śmiać tylko tak, jeszcze Polska nie zginęła, ale ona już zginie. To tak moje wielkie zmartwienie. Chciałbym z tego świata odejść już w wolnej Polsce. Nawet nie takiej, jaką mamy dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Panie Andrzeju, panu nie wolno nigdzie odchodzić. Ja się nie zgadzam na to, żeby pan odchodził. Pan Andrzej jest szefem Klubu Gazety Polskiej we Wrocławiu. Pan tam robi taką robotę, że ja sobie nie życzę, żeby pan w ogóle gdziekolwiek, proszę pana, odchodził. Proszę spokojnie sobie tam dalej pracować. Właśnie ku chwale ojczyzny. Pięknie dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. No pewnie, że pan ma rację, bo wszyscy się tym martwimy i przejmujemy, jak to się dalej potoczy. Ja już wczoraj o tym mówiłem, że ja dostrzegam pewnego rodzaju podobieństwo, jeśli chodzi o te rozbuchane ambicyjki niektórych, tak powiem delikatnie, bez wskazywania palcem, o kogo mi chodzi,
które mnie przypominają końcówkę AWS-u i tam też były takie przypadki takich rozbuchanych ambicyjek. I troszkę się martwię rzeczywiście, czy to nie jest wstęp do czegoś gorszego, bo te fundamenty są kruszone. Dom jeszcze stoi, no niby się ta Zjednoczona Prawica jeszcze razem trzyma, ale pewnie wszyscy, którym zależy na dobru Polski, woleliby, żeby ta sytuacja była bardziej stabilna, między nami mówiąc. Jaka jest, no to wszyscy widzimy, tak? Proszę Państwa, dzisiaj pan premier nie tylko o drogach mówił, poinformował również pan premier Morawiecki o tym, że jutro podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi szczegółowe zasady, które zostały wypracowane na zespole zarządzania kryzysem COVID-19. Czego się dowiemy na tej konferencji? Z nieoficjalnych ustaleń serwisu Polsat News wynika, że rząd wprowadzi tak zwaną regionalizację obostrzeń. To oznacza, że bardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywały na obszarach, gdzie w ostatnim czasie odnotowano najwięcej zakażeń. Jak podkreśla ten portal, w grę wchodzi między innymi ponowne zamknięcie hoteli w tych regionach. Według wtorkowych danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia najwięcej nowych zakażeń badania laboratoryjne potwierdziły w województwach mazowieckim 1028, w warmińsko-mazurskim 725 i pomorskim 515. Zakaz używania przyłbic, szalików i kominów do zasłaniania ust i nosa ma być wprowadzony i wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jedyna zmiana, która nas czeka. Z zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że w planach jest uściślenie restrykcji dotyczących zasłaniania ust i nosa. Jeżeli chodzi o te maseczki, no to wszyscy wiemy, że to jest temat bardzo, bardzo wrażliwy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiadał dzisiaj, że w zakresie przyłbic, kominów, szalików nie będzie podejścia miękkiego. To znaczy, to raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania takich rzeczy z jednoczesną rekomendacją, czego powinniśmy używać. Jest nadzieja, że to nie będzie mocno restrykcyjne. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Pan Marcin z Kołobrzegu. Kłaniam się Panie Marcinie. Dobry wieczór. Słucham Pana. Dobry wieczór Panie redaktorze. Dobry wieczór. Pozdrawiam Pana serdecznie. Ja i moja małżonka. Wzajemnie, niski opór. Dzwoniliśmy do Państwa, do Pana kilkanaście miesięcy temu przed wyborami Andrzeja Dudy. No jakby nie było, wygrał i pozdrawiam wszystkich serdecznie w całej Polsce. Powiem Wam szczerze tak, wierzmy w to, że wreszcie zakończy się ten koronawirus, chociaż on pewnie będzie trwał jeszcze najbliższe lata, ale musimy z tym żyć i po prostu bądźmy jeszcze szczęśliwi. Patrzmy na siebie serdecznie i tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich Polaków. Całego serca. No i wszystkich. Kochany pan jest, bardzo uprzejmie dziękuję. Niskie ukłony dla koleżanki, małżonki. Wszystkiego dobrego. Naprawdę. Bardzo uprzejmie dziękuję. Miłe są te telefony od państwa. Nie wszystkie, niektóre. Profesor Flisiak, epidemiolog, profesor Robert Flisiak, członek grupy eksperckiej doradzającej w sprawach epidemicznych premierowi Morawieckiemu. Uważa, że należy znieść obowiązek noszenia masek i wszelkich przysłon w miejscach, gdzie nie występuje ryzyko transmisji koronawirusa. Dlatego mówiłem, że jest nadzieja, że te restrykcje nie będą takie twarde. Być może pana profesora ktoś tam posłucha. Pan profesor wskazał, że należałoby ograniczyć zasłanianie ust i nosa do miejsc, gdzie jest to epidemiologicznie uzasadnione. Należy jednak znieść obowiązek noszenia masek i wszelkich innych przysłon w miejscach, gdzie nie występuje ryzyko transmisji koronawirusa, na przykład w lasach, parkach czy nawet na ulicy, kiedy nie ma dużej liczby ludzi. Oczywiście nikt już nie wątpi, że do transmisji koronawirusa dochodzi drogą powietrzną. Nie ma jednak sensu zmuszanie ludzi do zakładania masek ochronnych w Puszczy Białowieskiej, tak mówi pan profesor. Wygląda jednak na to, że rządzący pana profesora, tak jak ja bym chciał i sobie tego życzył, nie posłuchają i nie będzie takiego rozluźnienia tych maseczkowych restrykcji. No nic, zobaczymy proszę Państwa. Są tam takie głosy rozsądku, jak na przykład właśnie, to ja uważam, przepraszam, to jest moja ocena, tak, subiektywna, że to jest głos rozsądku.
jak na przykład pan profesor Flisiak czy pan doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, który dzisiaj w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział między innymi coś takiego. Nasi południowi zachodni sąsiedzi mają poważny problem z dużą liczbą zachorowań. Z kolei w Polsce restrykcje są zmniejszone i co najmniej 10% zachorowań w Polsce wywołuje brytyjski wariant koronawirusa. To się potwierdza również w innych badaniach, takich przesiewowych badaniach. Z takich przesiewowych badań wychodzi, że tego koronawirusa brytyjskiego, tego wariantu brytyjskiego jest u nas już całkiem sporo. To daje obraz tego niebezpieczeństwa, które się czai za drzwiami. Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali, tak mówi pan dr Michał Sutkowski. Pytamy o szacowane maksimum zachorowań w tej fali. Przyznaję, że tego się nie da określić, policzyć. Nasze możliwości są w tym zakresie niewielkie. Ciągle słabo jest z tą odpornością populacyjną, no bo nie ma wystarczającej ilości szczepionek. Pytany o powrót dzieci do szkół. Pan doktor Michał Sutkowski mówi tak. Wydaje mi się, że to wykluczone, żeby inne roczniki do szkół się wybrały, poza tymi klasami 1-3. Raczej bym tego nie rekomendował. W ocenie pana doktora jest to też taki moment, który no nie jest najlepszy na odmrożenie innych branż. Cała Europa się generalnie zamyka. Pan doktor zwraca uwagę, że kluczowe jest przestrzeganie prostych zasad. Noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dbanie o higienę. Wiele osób jednak tego nie robi, tak jakbyśmy nie mogli wyjść poza ten gen nieufności do wszystkich ekspertów, władzy i ludzi, którzy się na tym znają. I to jest najgorsza nasza przywara w tym momencie. Dlatego, bo mamy wtedy postawy zupełnie dekadenckie. Każdy uważa, że wie zdecydowanie lepiej, a już w grupie, to już na pewno. Jeżeli nauka nie może grupować ludzi wokół siebie, to czarno to widzę, to jest najgorsze od samego początku polskiej pandemii, że nawet nauka, uniwersalne narzędzie dla każdego, dobre, nie jest w stanie ludzi zachęcić do sięgnięcia po te narzędzia. Ja tu Państwu powtarzam od samego początku tej całej zarazy, żebyśmy słuchali mądrych lekarzy. Dla mnie pan doktor Michał Sutkowski jest przykładem takiego mądrego lekarza. I ja bym pana doktora zarówno w tej, jak i w wielu innych sprawach raczej słuchał. Tak samo jak prosiłbym, żeby ci, od których zależy nasz los, wzięli pod rozwagę te słowa epidemiologa, pana profesora Flisiaka, żeby nie zmuszać ludzi do noszenia maseczek tam, gdzie to jest kompletnie absurdalne. No, jeżeli ja jestem na ulicy i na tej ulicy w promieniu mojego zasięgu wzroku jest raptem dwóch ludzi, no to naprawdę nie ma sensu, żeby pan Jan Sosnowca, tak? Dobry wieczór, panie Janie. Słucham pana. No ja w zasadzie to tak mnie temat ten o tym Marsem, ale widzę, że pan ma tak tyle tutaj ciekawych tematów, kurczę, politycznych i w ogóle, że dosłownie mnie aż normalnie nosi. Także no biorąc... Ale zaraz, chwileczkę, porozmawiajmy, uzgodnijmy. Pana nosi, jak Fedorowicza nosiło w tym filmie, bo tam Fedorowicza w niemal żeby z ognia też nosiło po wypisiu pomarańczówki. Ale najbardziej to chyba, kurczę, ten Gowin mnie tak denerwuje, no bo kurde, no nie wiem, no, żeby sobie nie dać rady, kurka wodna, no wygrywają wybory i non-stop kłody się rzuca po... I to za każdym razem to jest naprawdę jak nie z jednej strony, to z drugiej, jak nie... Wszystko tak jakby lewica po prostu jest chora na władzę i chodzi o to, żeby wszystkich, jak to się mówi, po trupach iść, a żeby tylko tą władzę zdobyć. Tak mieszają wszystkim ludziom małe dzieci, no przecież... Co to 9 czy tam 12-letnie dzieci mogą wiedzieć o tym wszystkim i im się po prostu w głowie miesza? To jest najgorsza rzecz. Ech, naprawdę, co nam przyszło, kurczek? Już my przeżyli tyle różnych sytuacji życiowych. Wie pan, byłem kiedyś w tej pierwszej Solidarności i wie pan, no,
Ja jestem w tym podpis tych 10 milionów ludzi, ale my nigdy nie popierali też Wałęsy. Myśmy popierali jako ruch Solidarność, ale nie jako osobę. To jest najgorsze, że ludzie po prostu bardzo szybko zapominają. Druga rzecz. Wychowanie w ogóle w domu. Ci dzieci wychodzą i nagle one zapominają to, jak zostały wychowane. I to jest najgorsze. Nie wiem, no jakaś wtórny analfabetyzm, czy nie wiem, co, jak to nazwać. Nie wiem, panie Jacku, nie przesłaniają minusów. Panie Janku, spokojnie. Niektóre dzieci, jak wychodzą z domu, to one nie zapominają tego. Tutaj przykład właśnie czy Gduli, czy Jaruzelskiej, te dzieci nie zapomniały tego, co wyniosły z domu. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę. Jak rodaków namówić do noszenia tych chrzanionych maseczek? Jak ludzi przekonać do tego, żeby oni te maseczki zakładali? Proszę Państwa, w niedzielę w Wejherowie policyjny patrol zauważył mężczyznę, który nie przestrzegał tego noszenia maseczki, poruszał się ulicami bez maseczki. Podczas rozmowy 39-latek zachowywał się nerwowo, mundurowi legitymowali go, okazało się, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został zatrzymany, tak głosi komunikat opublikowany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Mężczyzna był poszukiwany przez niemieckie organy ścigania, dlatego trafił prosto do aresztu. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej ekstradycji zatrzymanego. Dlaczego ja o tym mówię? No bo jakby miał maseczkę, to kto wie, może by mu się upiekło. A jak nie miał maseczki, no to sam się wystawił na strzał. Bardzo uprzejmie jeszcze raz zachęcam Państwa do tego, żeby jutro zajrzeć do tygodnika, bo tygodnik jutro Państwo znajdą w kioskach. Łatwo nas poznać, bo na okładce jest Gdula i Jaruzelska w takiej... Ładna okładka wyszła, naprawdę. W takiej pozie trochę jak czołówka Mosfilmu, coś takiego. Ja bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No jutro się też zobaczymy z domu, no bo co zrobić w tej samoizolacji. Proszę na siebie uważać, bo nie ma żartów z tym świństwem i tyle. I będziemy śledzili, jak się dalej ta zaraza będzie rozwijała. Wszystkiego dobrego, miłego, udanego wieczoru. Kłaniam się, pozdrawiam.